Cześć, tutaj gracz niedzielny, a to jest 55. odcinek przygód dzielnego Geralta z Rivii, Wiedźmina z profesji. Jestem w tej chwili we wsi Zalipie i no tutaj też was zostawiłem po ostatnim odcinku, ale od tego czasu sporo się wydarzyło, bo postanowiłem nie katować was tutaj już odkrywaniem nieodkrytych miejsc. Zrobiłem to poza nagrywaniem, także zobaczcie, w tej chwili mapa okolicy wygląda w ten sposób, że już nie ma tutaj tych wszystkich znaków zapytania. Ja też troszkę zmieniłem rynsztunek, a zajmę się w tej chwili wykonywaniem questu głównego, tak? Tu został jeden znacznik, ale tutaj jest bardzo trudny potwór, którego mi się nie udało pokonać. I w związku z tym, że wykonałem te wszystkie tutaj, znaczy odkryłem te nieodkryte miejsca, chcę się udać w tej chwili do Nowigradu, żeby spotkać się, a właściwie odnaleźć Triss Merigold, czyli nie kierunek Skellige, natomiast stosy Nowigradu. I idąc tropą Ciri, Geralt dotarł do największego miasta północy, do Nowigradu. Aby opisać, czym jest Nowigrad, trzeba by wylać morze atramentu. Dość więc powiedzieć, że do Centrum Kultury i Sztuki, główny ośrodek wyznawców Wiecznego Ognia, ogromny port, ostoja artystów, ale i szumowin spod ciemnej gwiazdy. Jednak w owym czasie Nowigrad nie był miastem, które Wiedźmin zapamiętał ze swoich dawniejszych wojaży. Trwała wojna, zarówno Radowid, jak i Emer ostrzyli sobie zęby na bogatą metropolię. W Nowigradzie panoszyła się wszechmocna straż świątynna pod przywódcą Mengego, wspomagana przez budzących ległowców czarownic. Na dodatek miastem trzęśli szefowie przestępczego podziemia. Tropienie Ciri przypominało szukanie igły w płonącym stogu siana i Geralt ewidentnie potrzebował pomocy. Mogła jej udzielić mieszkająca w Nowigradzie Triss Merigold. Także, no cóż, czas udać się do Trissuwy, a musi odnaleźć Trissuwę. Ja oczywiście skorzystam ze znacznika. Nowigrad, to jak widzicie, tutaj jest. I ja udam się gdzieś to miejsce, powiedzmy, do Drzewa Wisielców, żeby przejść przez Pontar, korzystając z glejtu, który otrzymałem od krwawego barona. Także pędzę do znacznika i stamtąd się przeniosę szybką podróżą. Gdzie to Drzewo Wisielców? Tutaj jest Drzewo Wisielców. Pyk, szybciusieńko. Przenoszę się do Drzewa Wisielców. Płocia. Proszę do mnie. No oczywiście płotka nie przejdzie przez płotka. Nie, przeszła, dała radę. Myślałem, że już sobie nie poradzi. Ops. Tempo, tempo. Tak jest, tempo, tempo. Tym razem udam się traktem, nie będę zbaczał tu z drogi. No i pogoda się skiepściła, nie lubię tego deszczu w Velen. Dobrym? Nie, niestety w niedobrym kierunku, ale powinienem tamtą ścieżynę tutaj pojechać. Uuu, a tutaj... Jak to Geralt? A, płotka. Dobra, zjechała. Ktoś mnie będzie atakował? Ach, chciałem go ściąć z konia, ale widzę, że nie ma to najmniejszego sensu, tym bardziej, że już dojechałem do pierwszego patrolu. Badyci mnie gonili, dlatego tutaj taka panika. Ojej, ojej, ale wrzeszczą, ale wrzeszczą.
Może ja z tego konia ściągnę po prostu. To kogo morduje? Ludzie, kochani. No uspokoić się tutaj, nie panikować. Ej, ej, jesteś... Jak to tak? Ciesz się życiem, odmieńcze. O, proszę bardzo. Ja już ten glejt chyba pokazałem. Nie potrzebowałem tutaj glejtu. Ale pewnie będę potrzebował przy bramie. Podaj się, gdzie ty jesteś. A, tam za bramą się schowałaś. Chodź. No i co GPS? Gdzie mnie ten GPS prowadzi? Ja tu chcę jechać do Nowigradu, kurde. Zaraz, zaraz, znowu mnie za rzekę wyrzuci? Jak nie spojrzę na mapę, to się nie odnajdę. Okej. Okay. Aha, no muszę się odwrócić. Dobrze, no to jest druga część mostu. Także bardzo dobrze jadę. A to mnie przepuśćcie, chłopy. Jak mogę przejść? Proszę bardzo, jaki pierwotny most pontonowy. Piękny młyn. O, wreszcie GPS się uspokoił. O, już widzę wieżę Nowigradu. Świetnie. Wrogowie. Wejdę z płotki, żeby nie poszyć konia. No proszę bardzo. No i stracił życie. Zamek Drachim. O, jest nowy znacznik. Właśnie sobie uświadomiłem jedną rzecz. Że pewnych zadań pobocznych jeszcze w nie wykonałem. A więc nie walczyłem na pięści, tylko dopiero z rybołowem. Z rybożerem, nie z rybołowem, a z rybożerem walczyłem. I nie ścigałem się konno. Ale ponieważ mamy tutaj ogarnięty ten znacznik, to może ja po prostu się wrócę do Velen jeszcze szybką podróżą. Tutaj jakiś siennik jest, ktoś tutaj sobie przebywał. Wow. Ślady krwi prowadzą do piwnicy. Oho. Wiedźmin oczywiście coś odkrył. Góle ściągnęły ciało na dół. Ale to nie one go zabiły. Skóra jest nienaturalnie blada i popękana. To to może być. Okej, myślećmy to zadanie. Co tu się dzieje?
Ardem to mam rozwalić? Może spróbuję Ardem. Ale jak? Nie, tu chyba nie zejdę. Gdzie jest zejście do piwnicy? Na niższy poziom się przedostanę, czy się nie przedostanę? Nie, wygląda na to, że nie. No to wyjdę na górę jeszcze. Okej, spodnie szampierza, schemat. O, słoneczko zaświeciło. Ślady są głębokie, nierówne. Ktoś uciekał w panice na oślep. To jest kolejny krok, który muszę przeszukać. Kolejny zwłok. Skóra blada, chociaż nie stracił krwi. Czyli to nie wampir. Ciało wysuszone na wiór, ślady poparzeń. Robota południcy. Cokolwiek zobaczył przed śmiercią, nieźle się wystraszył. Wszystko wskazuje na to, że to południca. Unika mnie, ale jeśli zdobędę coś, co do niej należało, będzie musiała mi się ukazać. Może wyznaczono za nią jakąś nagrodę? Oho, no dobra, czyli tutaj jeśli chodzi o zlecenie na Białą Damę, to muszą sprawdzić tablicę w Podares. Okej, zamek Drachim mamy odkryty i tak jak wam mówiłem, jeszcze chyba wrócę się na moment. O, kolejny bandzior. Tu już więcej nic nie znajdę. Chociaż nie, tam jest coś na dole. A widzisz, tutaj gul się nagle znalazł. Ten gul, który ściągnął te zwłoki tutaj, tak? Załatwione przez południcę. No dobra, ja tutaj wykończę jeszcze tego bandziora. I przeniosę się do Velen. Oj. Skoro się mnie nie boisz, to zostaniesz moim posiłkiem. Ła, nie trafiłem z tej odległości. No dobrze, padła. Sarenka. No, niekoniecznie zależało mi na skóry, że jelenia. Bardziej bym wolał... O, proszę bardzo, jest wesoła ekipa. Pewnie się koledzy... O kurde, koń mnie kopnął. Ej. Niekoniecznie mi chodziło o Arda. No dobrze. To dwóch panów szczezło. Zbyt długo po prostu się zastanawiali, co stało się z ich kolegą. No dobrze, płotka tam na mnie... O, jeszcze jeden? Nie. Nie. Dobrze. Jeszcze tu jest płotka, myślałem, że już czeka. Płotka, nie panikuj. Nie panikuj, płotka.
Dobra, płotka, przywołam cię. A, zaraz, po co mi płotka? Ja miałem się od znacznika przenieść do Welen. Oj. Coś kiepsko u mnie z pamięcią. A, płotka za mną biegnie. No i co trafię? Takie zawody strzeleckie sobie. Ej. O, trafiłem nawet. Może ten będzie miał mięsko. Jelonek. Niestety, też jelenia skóra tylko i wyłącznie. Dobra, Welen. Najpierw sobie zaznaczę zadania. Zadania poboczne. No właśnie, wściekłe pięści i wyścigi, rozmowy, znaczy rozgrywki Winta mnie nie interesują. No dobrze, wściekłe pięści. Mapa świata. No i powiedzmy tutaj w karczmie na rozstajach mam się pojedynkować i w Konara. No dobrze. Pokonaj Kowala. Czyli do Kowala udam się szybką podróżą do Konarów. Tutaj. Tu jest Kowal, bo widzę jego znacznik. I z nim się potrzaska. Kowal, gdzie ty jesteś, kolego? Tu się gdzieś sprytnie ukrywa. Oj. A no właśnie. Chcesz wziąć udział w naszym turnieju? Uczciwe walki na pięści. Uprzedzam, że Jonas jest trochę zawzięty, lubi gryźć. To co, decydujesz się na walkę? No ba. No oczywiście, maksymalna stawka. Chętnie się przekonam, jaki ten Jonas jest zawzięty. Szkoda, że Jonasa nie mogę mieczem załatwić na przykład. To by było prostsze. Będziemy świadkami walki pomiędzy Jonasem i wędrowcem. Jonas, widzę, dość pewny siebie jest. No cóż, to po Jonasie. A tak mi szczerze spojrzał w oczy. Przybłęda pokonał Jonasa. Kto wie, może szykuje się nowy mistrz Welen. Nadal możesz się zmierzyć z Kowalem. No wchodzę w to, oczywiście, że w to wchodzę. Coś mnie tu nilfgaardzkim ścierwem cuchnie. A. Czyli nie, no ja myślałem o Kowalu, a to Jonas jest, a nie Kowal. Kurczę, to ja myślałem, że tu Kowal jest. No dobra, mapa świata. Jeden kowal się ukrywa. A kowal jest w karczmie na rozstajach. No cóż, to trzeba się tam znowu przenieść szybką podróżą. I porozmawiać z kowalem. Jeśli go główka boli, to wyleczyć go przy pomocy piąchopielenki. Okej, a Kowal siedzi w kajpie. A ty panie, gdzie on zabrał babę z kuźnicy? Słyszałem, że tam jakiś... Ej! Sama się znają. Czekaj, czekaj! No, leją się świetnie. Nikt z was nie zdecyduje się na walkę z Kowalem? Na zwycięzcę czeka nagroda!
Bokmacher. To jest siły. Może ty, Przybyszu, odważysz się zmierzyć na pięści z mistrzem tej wiochy. Kowalem. Klejnawym pierp. Wyglądasz mi na tęgiego zabijakę. Nadałbyś się do naszego turnieju. Można się obłowić, no i można skuć gryje w siurą. Zgłaszasz się? Oczywiście. No, tu stawka jest większa. Jestem gotów do walki. Ludziska! Za chwilę będzie można obstawić mordobicie! Wiedźmin zmierzy się z kowalem, który skuje mu mordę jak sztabę rozgrzanego żelaza! No, kowal. Siakrę. O, dobry jest kowal. No, ale trzy szybkie ciosy wystarczyły, żeby go rozgromić. Nieźle. Masz szansę na mistrza. Jeśli chcesz zmierzyć się z aktualnym mistrzem, to jedź do Wrońcu i spytaj o sierżanta. No, bo... Ile tam nowigradzkich koron? 140, dobrze. No to trzeba się udać. O, tłoczno się zrobiło w knajpie. Ej, przepuśćcie mnie, bo przed momentem się lałem tutaj. Myślałem, że już mnie nie przepuszczą i będę musiał użyć pioch opierynki. Dobra, to cóż... Ej, zapaliłem jeszcze pochodnie. Czas do brońców się udać. A brońce są gdzieś tu, ile się nie mylę. Zaraz, dobrze, że mnie przegapił. Tu są brońce. Okej, kasztel brońce. Krzypi ten most, jak nie wiem co. Strach po nim biegać, żeby się nie zawalił. Pan w ręku macie, co tam dzisiaj głodować nie da. Panie, u nas kuchnia. Ja się przechodzę. No, nie przemęczaj się, Wiedźminie. Pamiętaj, że cię walka czeka jeszcze tutaj we Wrońcach. Sierżant, mówicie, panie, tak? Fach w ręku macie, co mam dzisiaj. No cóż. O, Wiedźmin, witaj. Barona nie ma. Wyjechał dla żony z Nahora szukać. Wiem. Faktycznie dawno we Wrońcach nie było. No co? Baron zostawił mi dowództwo, to kazałem ludziom porządek zaprowadzić. Zamiast tego kradną i mordują. Bo to jest nowy porządek. Czy ci się to podoba, czy nie? Nic tu po tobie. No, sierżant. Skoro tak sprawę stawiasz, to chyba tobie muszę obyć ryja. W końcu znalazł się godny przeciwnik dla sierżanta. Zwycięzca walki zostanie mistrzem Wel... Ten Wiedźmin pobił wszystkich. Kto wie, może dołoży i tobie. Jest Bokmacher. Jestem gotów. Ha! Spójrzcie, kogo tu mamy! No dobra, 80 arenów to 80, znaczy 40 arenów, nie 80. Zaczynajmy. No chodź! Ouu, a ty żeś nie ściągnął zbroi, sierżancie? A, widzę, że ja go chciałem załatwić mocnymi ciosami, a tutaj trzy szybkie też wystarczyły, żeby go pokonać. Ależ to była walka! Ogłaszam wszemi wobec, że Wiedźmin pokonał sierżanta i został mistrzem Velen! Jeżeli ci mało walk, to możesz znaleźć godnych przeciwników w Nowigradzie i na wyspach Skellige. Właśnie się tam udaje. Okej. Okay. I 160 sztuk złota przytuliłem, a ja zobaczę, co tam się na tym podegrodziu dzieje, bo oczywiście nie zwróciłem uwagi.
Ale skoro jestem tutaj, to jeszcze skorzystam z pomocy kowala. Chcę obejrzeć twoje towary. Ja ci mogę sprzedać. Stąd nic. Stąd też nic. Ale może naprawię u ciebie broń. Okej, naprawię broń. No dobra. Bywaj. Czekają mnie tutaj jeszcze wyścigi konne w Velen. Ale zanim to uczynię, to jeszcze tam, patrząc na mapę, spojrzałem, że na jednej wyspie mam nieodkryte miejsce na tej wyspie, na pontarze, przy przeprawie. Sorry za ten chaotyczny sposób jakby wykonywania zadań, ale jest to jakiś tam mój styl, także myślę, że mimo, że nie ma w tym jakiejś logiki, to i tak pojadę tam w tej chwili, a później wrócę do Velen, żeby się pościgać konno. Także muszę biec do znacznika, odpocznij Wiedźminę trochę. Dali się kurwa oklepać jak nowigradzkie dziwki. Dziwisz się? Wiedźmak z nim. Szybka podróż. I tam chyba był znacznik już na tej wyspie, o ile się nie mylę. A zaraz, a to na tej wyspie był. Okej, no to co, szybko. Drogą na posterunek graniczny i tam widzę łódkę, więc sobie łódką płynę. Ole psy bojowe. Tutaj widzę. Ojej, gdzie ty tam widzisz mnie, żeś w las? Jak się stąd wydostać? Gdzie ta łódka w ogóle? Ten jaki patriota, niech żyje Radowi. Wszystko odgrodzone tym często kołem. Charakterny, co? Możesz przejść! Uważaj! Dobra, gdzie ta wyspa jest? Chyba tam. Tak jest. No dobra, to sobie na to chycnę. I po prostu na nią popłynę. Mam nadzieję, że mnie żadne potworzysko z głębi nie zaatakuje. Dobrze dopłynąłem? Na dobrą wyspę? No, popatrz Wiedźminie. No, prawie dobrze. Ale tu mokro jak w weleńskich bagnach. Na weleńskich bagnach. Jest ukryty skarb w Wiedźminie. Srebrny miecz. Wen. Co, nekery? Nie są to zbyt godni przeciwnicy. No to chyba to było na tyle, jeśli chodzi o nekery. Pozbieram, co tutaj mam do pozbierania. No i gdzie ten skarb, który chciałem tak koniecznie odkryć. O, pszczółki. O. Ja muszę je igli potraktować. No, plasterek mi od, dawaj. Miodzik dobry jest. Ten biedaczek coś tu kopał. Przeczytać list. No bardzo proszę.
Pilar Drachu, wiem, gdzie możesz zdobyć złoto na spłacenie długów, mianowicie w Belen. Ludzie mówią, że Wagna to nic, to... Dobra, tego nie przeczytam. Dobra. No i cóż, gdzieś czegoś się nie robi dla złota. To są Nekery, które pokonałem. Muszę iść po tych czerwonych śladach. No i co? Gdzie ten skarb może być? Tu jest chyba gniazdo Nekeru. Tu są pszczoły. O, Wiedźminie. Igni. Dobra. Tu się pszczół pozbyłem. Okej. Kręciłem się. Dobra, kręciłem, a to taka malutka paczuszka, szukałem skrzyni. No dobra, to spójrzmy, co ja tutaj w ekwipunku zyskałem. Weleński długi miecz. Nie, to jest tak ciężkie, żeby to dźwigać, to od razu wyrzucę. Podnie tropiciela, proszę bardzo. To też zostawię. A nad zmianą tych spodni tropiciela się zastanowię. Jeszcze, dobra, to ja wracam. Mapa? Wracam z powrotem do Belen, żeby zrobić questa związanego z wyścigami konnymi. Bo w pontarze jakoś potworów nie ma, nie wiem czy tylko... O nie, są już w tle. Już mnie jakiś namierzył, zaraz będzie mnie wyścigał pewnie. To pielec. No, nawet dwa to pielce. A już chciałem powiedzieć, że w pontarze nie ma potworów. A tu się okazało, że guzik, prawda. Oj, Wiedźminie. No, musisz się kąpać. Cześć, chłopaki. Przepuśćcie mnie i nie bluźnijcie, bardzo proszę, bo nie lubię bluzgów. Wow. Źle skręciłem. Miałem iść na skróty, a tutaj jak to w obozie wojskowym wszystko pogrodzone. Przegrodzone i tak dalej. No dobra, to... Żeby tutaj szybką podróż odbyć, to ja muszę najpierw sobie zaznaczyć zadanie. Wyścigi w Rońce. Spójrzmy na mapę świata, ja muszę to udać. Aha, tu będą wyścigi w Rońce, więc muszę szybką podróżą się udać do Brońców. Najbliższy znacznikowy jest właśnie tutaj, Kasztel Brońce. Rarirarara,
ja się tutaj może przenocuję do rana. O blisko północ. A ten wiedźmak to skąd się wziął? Okej, i w tym momencie podziękuję wam serdecznie za uwagę, dziękuję wam za poświęcony czas na wyścig, zapraszam was w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki, cześć i czołem.